Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii GTA Online. Dzisiaj pojawiło się nowy DLC Be My Valentine, czyli zostań moją walentynką, który ponownie wprowadzi nas w klimat lat 20. XX wieku za sprawą nowego samochodu, co się nazywa Roosevelt Valor, oraz starego samochodu, który ponownie się pojawił do zakupienia, czyli zwykły Roosevelt. Dodatkowo dostaliśmy dużo nowych ubrań oraz powrócił do zakupienia ten Tommy Gun, którego ja już mam od 2 lat w moim ekwipunku. Tak więc przejdźmy sobie na stronę internetową, gdzie mam do kupienia te 2 nowe samochody. Są to właśnie Albany Roosevelt oraz Albany Roosevelt Valor. Tak więc myślę, że... nie wiem, czy kupywać zwykłego Roosevelta. Myślę, że zakup Valora będzie lepszą inwestycją. Tak więc zakupimy sobie do drugiego apartamentu i prawie milion poszedł. Tak więc finalnie pojawił się nasz Roosevelt Valor, mamy go właśnie tam. Jest to oczywiście klasyk sportowy, więc za chwilę pojedziemy go sobie stuningujemy i przetestujemy. Ale najpierw, jak on wygląda? Przypomina zwykłego Roosevelta tak naprawdę, więc pewnie jest to po prostu Roosevelt, do którego jest więcej modyfikacji, ale czy trzeba było dawać kolejny samochód? Jakby nie można było dodać modyfikacji dla zwykłego Roosevelta? No nie wiem, dobra. Pojedźmy sobie go, stuningujemy. Powiem szczerze, że naprawdę on bardzo fajnie się prezentuje i bardzo fajnie się go prowadzi. Wygląda jak taki rasowy Cadillac z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Naprawdę bardzo fajny samochód. No i kokpit też nie wygląda źle, też tutaj jest klimacik, ta, ach, drewniana deska rozdzielcza. Te interiory, coś wspaniałego. Pomimo, że one już były w poprzednim rozwercie takie same i w Z-Type'ie, i w Frankensteinie, tak się on nazywa. Ale nadal one fajnie, to właśnie tak nadają tego klimatu. Czemu nie mogę wjechać do Los Santos Custom? Spróbujmy jeszcze raz. A klakson to już w ogóle jest mistrzostwo. Spróbujmy jeszcze raz. No. Tak więc zobaczmy, co tutaj mamy. Los Santos Custom będzie miał nam do zaoferowania. Pancerz oczywiście full. Hamulce full. Zderzaki. No ten mi się kompletnie nie podoba. Ten jest fajny. Tylny. Ten mi się podoba. No, come on. Czemu nie mogę kupić? Ach, te... bugi. Dobra. Nadwozie. Uuu, mama. O, i powiem szczerze, wam powiem, że to mi się akurat nie podoba. Grill. Super. Detale z przodu. Takie trąbeczki. Super! Ho, ho! Koła zapasowe. O, mama! Znaczki. O! Ho, ho! Bierzemy. Światło odblaskowe. Takie bierzemy. Zdobienia. Super! Takie detale cieszą. Naprawdę warto je, myślę, dodać. Takie trzymadełka. Chociaż... nie, to akurat nie specjalnie mi się podoba. Koło z tyłu damy? Damy. Dobra. Silnik. Ulepszenie. Max. Ło, już słychać. O, mama. W Mafii zupełnie takie same były. Bierzemy. Maska. O nie, tego samochodu aż tak nie skrzywdzę w życiu. Klakson zostawiamy oryginalny, bo jest genialny. Neon, jakie dać, hehe, żartowałem. Nie będę krzywdził tego samochodu. Z szacunkiem dla Roosevelta, którego od 2 lat chciałem kupić, ale nie miałem właśnie okazji go zakupić niestety, gdyż wtedy moje środki były niewystarczające. I wiele razy próbowałem go jakieś nawet glitchami zdobyć, ale niestety zawsze pozostało mi czekać. Teraz fajnie wygląda. Ale myślę, że zrobimy go biało-czarnego. Bo taki kremowy.
piaskowy brąz. O, i to ładnie wygląda. Emblemat. Niech będzie, czemu nie? Sprzedaj w życiu. Płyty na progach. O. Zawieszenie, nie. Skrzynia biegów, oczywiście. Turbo, niech będzie. Koła i teraz właśnie, czy... No nie będę mógł koloru zmienić, ale... To nieważne. Tak, zrobimy i szyby. Przyciemnione. Pasują do tego czarnego. I testujemy. No. Może nie jest szybszy, ale tu w tym samochodzie nie chodzi o szybkość, tylko o samą przyjemność z jazdy. A ta tutaj wydaje się być naprawdę duża. Rosberg Valor. Super samochodzik. Nie jest szybki, ale przecież to są samochody sprzed prawie 100 lat. Więc tutaj nie ma co wybrzydzać z prędkością. I tak jest dobrze. Przetestujmy sobie, a raczej obejrzmy sobie, jakie nowe szmatki nam dodali. Gupitzfell! Tak więc zobaczmy, co tutaj nowego dostaliśmy do zakupienia. Walentynkowe, formalne. Super. Ale 20 tysięcy za taką szmatę? Ale... Wow! Uwielbiam takie garniturki. Nice. To są przepiękne garniturki. Elegant bierzemy. A tutaj bielizna. 11 tysięcy za taką szmatę? Boże, co to za stroje są? Nice. Ale bierzemy, bierzemy. Stać nas. Trochę to dla zboków jakie. Macho, tego się boję. Zaszaleli. A czy mamy jakieś osobno tanktopy, czy inne tego typu? Marynareczki. Oczywiście, że mamy. To wszystko się będzie trzeba zakupić. Biorę i nie patrzę. Niech to też będzie. No, to już nie. Koszulki, o. Tutaj będą nowe chyba. To są części lowriderów, hipstery, pakiety walentynkowe. Dobra, to weźmiemy, bierzemy, bierzemy. Bierzemy. Nice. Wszystko się przyda. No i... Chyba to byłoby na tyle, chociaż kamizelki może. Zostań moją walentynką, no ale to... Bierzemy. No come on. To też, to też, to też, to też, to też... Albo i nie. No to już są hipsterki. Koszule od garnitury, to już chyba będzie kupione. No może tego niespecjalnie nie będę kupował. No i ubierzmy się teraz jakiś porządny garnitur. Czyli walentynkowe, formalne... Oj, nie to. I ten. No i jesteśmy jak taki typowy gangster lat 20. Za czasów prohibicji. Jeszcze to. No i przetestujmy. Tak więc w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Jeszcze niedługo pojawi się kolejny odcinek, w którym będę przedstawiał wam nowy tryb adwersarza, jaki pojawi się już niedługo właśnie w ramach tego DLC walentynkowego. No ale jeszcze nie został on dodany, zostanie dodany niedługo. Tak więc myślę, że w ciągu kilku dni, możliwe dwóch, trzech, pojawi się jeszcze ten odcinek z przedstawieniem tego trybu adwersarza. Tak więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. I do usłyszenia następnym razem. Na razie, trzymajcie się i cześć! Kiss for you.